Teraz jeden z moich ulubionych kwiatków, kwiatek typu krokus. Jest jednym z bardziej efektownych, ładnych kwiatków, ale też jest dosyć wymagający. Uwaga! Bierzemy sobie kawałek papieru, ponieważ planuję zrobić krokusy, a krokusy kojarzą mi się z fioletowym, u mnie jest to fioletowy. Szerokość około 6-7 cm. Nie będę potrzebowała całej krepiny. Wezmę raz, dwa, trzy. Myślę, że trzy wystarczą. Trzy szerokości naszego paska. I tak samo jak poprzednio składamy na pół i jeszcze raz na pół. On ma być taki dosyć wąski, może być na około szerokość Waszego kciuka. I uwaga, wycinamy płatki. Płatek sięga aż 3/4 wysokości. Taki zaostrzony czubek. Tyle zostaje mankieciku. Dorabiamy bardzo szybki środek. Kawałek pomarańczowego. Może być też żółty. I znowu nacinamy raz przy razie. I jeszcze raz. Okay. To jest bardzo szybki środeczek. Zwijam go. I tą zwiniętą końcówkę wsadzam do słomki. Żeby nam się to ładnie trzymało, podklejam bardzo delikatnie taśmę. Ok, trzyma się, już nam nie wypadnie. Biorę moje fioletowe płatki i podobnie jak w przypadku białego kwiatka, mocuję płatki metodą dobieraną. Zabezpieczamy końcówkę. I dobieramy. Dobieram. Będziemy je wywijać na koniec. Dobieram. Dobieram. I zakończam. Kawałek taśmy klejącej. Pamiętajcie, żeby dobrze zakleić nie tylko dobieranie, ale przede wszystkim dokleić to do słomki, żeby to wszystko stało się nieruchome. Formujemy nasze płatki. Jak widzicie, one się zdecydowanie bardziej rozchodzą niż w przypadku tego białego. Dodatkowym elementem dekoracyjnym jest delikatnie wystająca zielona słomka. W porządku. Podobnie jak w poprzednim, zrobimy sobie koronkę z kwadratu. Składamy na pół, wycinamy listek w miejscu łączenia, przecinamy, robiąc otwór na naszą słomkę. Rozkładamy koronkę, taka czterolistna koronka. Wkładamy przez otwór słomkę i podobnie jak w
poprzednio możemy sobie zabezpieczyć płatki koronki, przyklejając je delikatnie do płatków naszego krokusa. W ten sposób. Tak. I jeszcze jeden. Dzięki temu delikatnie zasłoniłam nieładną taśmę kleju. Kwiatek typu krokus.